Marta Szymik, witam w pierwszym odcinku naszego nowego programu. To podsumowanie tego, co działo się w sierpniu w gminach naszego powiatu, zarówno pod względem inwestycji, jak i imprez. Nie zabraknie również zaproszeń oraz komunikatów samorządowych. W tym odcinku dowiemy się, co słychać w Cieszynie, Goleszowie, Harzlachu oraz ogólnie w powiecie cieszyńskim. Szanowni Państwo, może sierpień jest czasem wypoczynku dla większości naszych mieszkańców, ale my w Cieszynie nadal prowadzimy nasze inwestycje. Jak Państwo zdążyli zauważyć, ulica Katowicka jest w tej chwili remontowana, właściwie modernizowana. Będziemy mieli nową nakładkę. Cała inwestycja ma się skończyć w połowie września. Że bardzo przepraszamy za utrudnienia, ale myślę, że jest to ważne dla miasta Cieszyna i dla jego mieszkańców i również dla tych osób, które do Cieszyna, do szkoły czy do pracy będą dojeżdżać już po wakacjach. Jesteśmy również na końcówce remontu ulicy Frysztackiej. Tutaj staramy się koordynować te działania, żeby nie utrudniać się dodatkowo naszym mieszkańcom dojazdu do miasta Cieszyn. Koniec wakacji. Zakończyliśmy z akcentem strachami na zamku. Również pożegnanie wakacji na cieszyńskim rynku. Myślę, że Państwu się podobało. Szanowni Państwo, w ostatni weekend odbyły się dożynki gminne w Goleszowie, Dni Gminy Goleszów. Z tego miejsca pragnę podziękować naszym mieszkańcom za piękny i barwny korowód. Dziękuję również naszym przyjaciołom, którzy przyjechali do naszej gminy na ten wspaniały weekend. Z tego miejsca chciałam już Państwa zaprosić na przyszły rok na dożynki gminy Goleszów. Szanowni Państwo, na terenie gminy Goleszów wiele inwestycji, między innymi kończymy remont ulicy Osiedlowej w Goleszowie Równi, ulica Łyżbickiego w Cisownicy jest rozpoczęty remont, ulica Orzany również, ulica Długa w Puńcowie. Teraz przystąpiliśmy do przetargu na ulicę Górską w Goleszowie, ulica Pod Chełmem również będzie remontowana i wiele innych ulic. Koszt inwestycji wychodzi ponad 4 miliony złotych, z czego część środków jest środków zewnętrznych. Znajdujemy się na ulicy Gdańskiej w Pogwizdowie, gdzie dobiegają końca prace związane z przebudową ulicy Gdańskiej. Koszt ponad 2 miliony złotych. Został on dofinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych w 50%. Warto podkreślić, że to nie jedyna droga, która będzie przebudowana w tym roku w naszej gminie. Wkrótce dojdzie ulica Dworska oraz ulica Zagrodowa, gdzie prace lada moment ruszą. Niedawno zakończyliśmy pracę na ulicy Sadowej w Zamarskach. Dobiega końca remont ulicy Frysztackiej. Remont, który zleciliśmy Cieszynowi, a płacimy po połowie. Szanowni Państwo, za ponad 2,5 miliona złotych zostanie wymieniona nawierzchnia, chodniki, a co najważniejsze, zrobiony nowy mur oporowy, co razem ze zwiększeniem szerokości tej jezdni powinno zlikwidować korki, opóźnienia w tym miejscu i zapewnić przez kolejne kilkadziesiąt lat dobrą przejezdność tej ulicy. To oczywiście było podsumowanie sierpnia. Jak widać, w naszym powiecie sporo się dzieje. Z kolejną dawką tego typu informacji, zarówno o inwestycjach, jak i wydarzeniach kulturalnych, sportowych, wracamy już za miesiąc. Do zobaczenia.